Dobry wieczór, Krzysztof Ibisz, witam w życiowej szansie. Nigdzie tak łatwo i tak szybko nie zarabia się pieniędzy jak u nas. Czekamy również na Państwa. 0700 869 50. My losujemy pierwszego zawodnika. Leonard Strzelec. Dobry wieczór, panie Leonardzie. Bardzo proszę. Dziękuję. Poproszę o rachunki. Proszę bardzo. Mamy rachunki na 1489,83 zł. Ile to jest 1 do 10 potęgi? 1 do 10 potęgi to jest 1. Tak jest, oczywiście. Bardzo dobrze. Proszę powiedzieć, kto panu towarzyszy dzisiaj? No, żona stwierdziła, że przynosi mi pecha i wydelegowała mojego kolegę Marka. Witamy pana, panie Marku. Rozumiem, że kolega przynosi szczęście. Oby. Skąd panowie przyjechali? Z Dąbrowy Górniczej. Kogo pan wybierze do gry? Oto mapa. Gracza z Lubina. Proszę bardzo, łączymy się z graczem z Lubina. Cóż to za znaczek ma pan wpięty do klapy? Do klapy to jest znaczek złota od znaka zasłużonego honorowego dawcy krwi. Aha. A z kolei ten krawat to jest... A ten krawat to jest krawat sportowy z jednego z klubów piłkarskich Polski. Nie będę robił reklamy. No i to wszystko. Rozumiem, ale pan jest kibicem sportowym? Nie. Ja jestem kibicem raczej, również kibicem sportowym, ale jestem przede wszystkim sędzią piłki nożnej. Jest pan sędzią? Ach tak, jakie mecze pan sędziuje? No w tej chwili już żadne, bo aha, wiek już nie pozwala, tak, mam specjalny limit wieku, a w tej chwili jeżdżę tylko na obserwacje i na kwalifikacje tych sędziów młodych, którzy dopiero wchodzą. Rozumiem. Dużo pan w życiu dawał czerwonych kartek? No zdarzało się. Tak? A zdarzało się pan na przykład sędziować mecze kobiet? Chyba 5 albo 6 razy pierwszej ligi kobiet. Pierwszej ligi kobiet. Czy tak, kobiety w części faulują? To znaczy tak, może faulują, może nie częściej, ale za to zachowują się chyba gorzej jak mężczyźni. Niech pan nie opowiada w takim razie szczegółów. Czy mamy połączenie z graczem z Lubina? Halo? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak się pani nazywa? Renata Płycha. Witamy panią, pani Renato. Jakie ma pan pytania do pani Renaty? Witam panią Renato. Dobry wieczór panu. Pani Renato, ja się zapytam taką rzecz. Jak pani dzisiaj spała? Nie zapytam z kim, ale jak? Ale odpowiem wam, synem, jak zając pod miedzą. A pierwszą część pytania rozumiem, a druga może się wyjaśni. No dobrze, w każdym razie jesteśmy na miedzy, tak? I co jest pani, mocną stroną? No, ze ścisłych nie za bardzo. Właśnie dyscyplina sportowa, tak jak piłka nożna czy... Krajowa czy zagraniczna? I jedna, i druga. Pędzie by odpowiedział syn, może coś, niecoś wiem. Mhm. A tak to ogólnie może wszystkiego po trochę. No rozumiem, taka zupa jarzynowa. Tak. No to gramy. Witamy panią serdecznie, powodzenia. Proszę bardzo. Chemia. Ojej. Ojej. O, no ja znam wzór chemiczny na zupę kartoflaną, prawda? A ja na siarkę S. Na siarkę S? Ze ścisłych przedmiotów to nie jest tak wesoło. Tak. Ja też nie za mocna jestem. Co zrobimy? Zmieniać pierwsze? Pierwsze nie powinno być trudne. Tak mi się wydaje. A co sugeruje pani Renata? No, do odważnych świat należy. Możemy spróbować. To próbujemy. Proszę bardzo. Jaką potoczną nazwę nosi tlenek żelaza znienawidzony przez właścicieli samochodów? Pani Renato?
tlenek żelaza. Znienawidzony przez właścicieli samochodów. Czad? Panie Leonardzie? Czad to nie jest tlenek żelaza, to jest tlenek węgla. Żelaza znienawidzony przez właścicieli samochodu. Już wiem, już wiem. Proszę nie mówić. Coś nie mam żadnej drogi do prowadzenia, żebym miał. Pan ma auto? No mam, ale mechanikiem nie jestem. No. Tlenek żelaza. Znienawidzony przez właścicieli samochodów. Nie trzeba być mechanikiem, żeby znienawidzić. A pan, jaki pan ma samochód? Skodę. Skodę? Nową czy starą? Felicję. Ile ma lat? 3. Jak wygląda? No, nie narzekam. Ładnie wygląda. Ach, tlenek żelaza. To jest, zdaje się, rzecz, która powoduje w samochodzie korozję. To jest rdza. Tak jest, rdza. Pani Renato, ogromnie mi przykro. Musimy pani podziękować. Dziękujemy pani, dobranoc. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dam niesamowitą plamę. Dziękuję pani bardzo. Bardzo proszę, możemy. Ale nie rdzewieje po 3 latach. Nie, nie, nie. Nie, tam jest gwarancja na blachę parę lat, prawda? No tak, 6 lat. 6 lat. Nie to co kiedyś. Historia starożytna i mitologia. Zdecydowanie zmieniamy. Na co? No, zmienimy na przykład, nie, broń Boże, na piłkę nożną. Tak myślałem. Tak, bo to są rzeczy, które na ogół zawodowcy na tym wpadają. Ale może nie na drugim poziomie. Panie Leonardzie, to drugie pytanie będzie. Z czego? No w ogóle drugie pytanie, to nie będzie trudne. Aha, rozumiem. Ale ja i tak zmienię. Ja wiem, ale może na właśnie na piłkę. Nie, zmienimy na przysłowie. Proszę bardzo, losujmy. Za ile pan zagra z przysłów? Gramy o 2000. Z jakim tchem według porzekadła słuchamy czegoś z największą uwagą? Z największą uwagą słuchamy czegoś z zapartym tchem. Tak jest! Z zapartym tchem! Żadne słowa i żaden gest. Bliżej do siebie będzie nam, jeżeli zechcesz, by nie sporo. Obdasz, obdasz mnie. Przed nami karnawał, szampańskie bale, wspaniała zabawa. Weź udział w najlepszej imprezie 3000-lecia. Wysokie wygrane pieniężne, wspaniałe wygrane rzeczowe, telefony komórkowe, ekspresy do kawy, telewizory. Zagraj w noworocznych zakładach specjalnych Lotto i wjedź w nowy rok Mercedesem klasy A. Dochód w całości przeznaczamy na zakup karetki dla szpitala dziecięcego. Patronami akcji są Mercedes-Benz, producent kawy MAC, Warta Vita, sieć ERA. Pamiętaj, losowanie już 6 stycznia. Zapraszam do Świata Gali. W świątecznym numerze odkrywam z Anną Marią Jopek tajemnicę magii świąt Bożego Narodzenia. Szczęśliwy ojciec Krzysztof Ibisz i jego nowy program. Pyszny świąteczny konkurs i wyjątkowa płyta z kolędami Anny Marii Jopek w prezencie od producenta wody, Bonacqua i Gali. Gala już w kioskach. No i gdzie ty jesteś? Ale pole masz. Pole? Pole? Ale koleś, to ja mam wszędzie! Pop. Zasięg w całej Polsce.
Na krawędzi strachu i ryzyka. Na krawędzi ludzkich możliwości. Gabe! Przekonamy się, czy ten aniołek potrafi latać. Sylwester Stallone w walce z nieobliczalnym mordercą. Na krawędzi. Dzisiaj o 21:00. Na film zaprasza producent chipsów Lay's. Znowu zaspaliśmy. Nic dwa razy się nie zdarza? Poradzę sobie. Na pewno. W końcu Nowy Jork nie jest taki duży. No i mieszkają tam starzy znajomi. Znowu trzeba będzie odeprzeć ich atak. Kevin Sam w Nowym Jorku. Już w sobotę, 22 grudnia o 21:00. Wesołych świąt. I szczęśliwego Nowego Roku. Pamiętajcie, że w Wigilię prezenty nie tylko są pod choinką. Będą także w Polsacie. Świąteczne hity Polsatu. 23 grudnia o 18:15. Bardzo proszę. Które teraz będzie pytanie? Trzecie? Trzecie. I ma pan 3000. A się pan boi piłki? No, boję się. Szczerze powiedziawszy, że byłem. Ja nie jestem encyklopedystą. Architektura. Zmieniamy. Bardzo proszę. Zmienimy na... Piłka? Nie. A zobaczymy. Polityka, dzieje najnowsze. Proszę bardzo. Polityka, dzieje najnowsze. Za ile pan zagra? Ja bardzo... gram bardzo... mało. To jeszcze 200 zł poproszę, bo to będzie minimalna stawka 1200. Proszę bardzo. Dziękuję. Premierem którego państwa był Andreas Papandreou? Andreas Papandreou był... Zaraz, chodzą mi po głowie dwa państwa. Albo Grecja, albo Rumunia. Był premierem Grecji. 81-89, tak jest. Ma pan w tej chwili 4200 i dwie zmiany za panem. Czy gra pan dalej? I dwie zmiany za mną? Tak jest. Minimalną stawkę jaką mogę postawić? 1400 zł. Czyli by zostało 3000, tak? Jakby pan postawił 1400, to by zostało panu 2800. Jeżeli pan przegrał, oczywiście. Jak przegram? Tak. A gdyby pan wygrał, to 5600. Mhm. No dobrze, spróbujemy. Tak? Bardzo proszę. I tak minimalna stawka. Nie uciekł pan. Nie uciekł pan. Polska piłka nożna. O jest. Minimalna stawka? Tak, tak, zdecydowanie. Bardzo proszę. 1400. 1000. 200, 300, 400. No i się znów zbłaźnie i będą śmiechy. Dlaczego nie? Może nie. Zobaczymy. Jaką nazwę nosi najwyższy organ władzy Polskim Związku Piłki Nożnej? Jest to zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Niestety nie. Komputer mi pokazuje walne zgromadzenie. Także ja znam zjazd. No. Niestety nie mogę panu uznać. Walne zgromadzenie, na walnym zgromadzeniu na przykład można zmienić statut, można powołać członków zarządu, a
na zjeździe niekoniecznie. Dlatego najwyższą władzą jest walne zgromadzenie. Panie Leonardzie, wynik jest taki. 2800 w gotówce plus rachunki, a więc w sumie 4289,83 zł. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Komputer wybierze teraz kolejnego zawodnika. Liczymy, że uda mu się wygrać jak najwięcej. Jerzy Tchorek. Tutaj trochę inaczej. Tak, to jest wygodnie, mam oparcia, spokojnie, można sobie usiąść. Poproszę o rachunki. Proszę bardzo. 1180 zł. Jak się nazywa opad z ziarenek lodu z nieba? Grat. Tak jest, grat. Z kim pan do nas przyjechał, panie Jerzy? Z małżonką Melą. Melą? Melą. Witamy panią serdecznie, dobry wieczór, panie Jerzy. Z daleka? Z Warszawy. Kawałeczek, niech pan spojrzy na mapę. Kogo pan wybierze jako swojego gracza telefonicznego? A zrobimy ukłon w stronę gospodarzy. Poproszę Wrocław. Proszę bardzo, proszę. Czym pan się zajmuje? Proszę nam powiedzieć. Z wykształcenia jestem archiwistą, ale w tym zawodzie pracowałem bardzo krótko. Obecnie od niedawna prowadzę własną działalność gospodarczą. Powiedzmy krótko, usługi. Ma pan swoje hobby? Sport. Szczególnie piłkę nożną, kibicuję drużynie Legii Warszawa. A jest pan takim zapalonym kibicem, co chodzi na mecze? Tak. Ma pan szalik? Mam. To jest pan kibicem? Jestem kibicem od 30 lat już. A jak brzmi piosenka kibiców Legii? Mistrzem Polski jest Legia, Legia najlepsza jest. Legia to jest potęga, Legia CWKS. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Na stadionie ma to lepsze od dźwięku. Nie, no oczywiście, jak tam parę tysięcy osób śpiewa, to jest... No jak, ale bardzo dziękujemy. Czy mamy połączenie z graczem z Wrocławia? Tak, dobry wieczór. Witam pana, jak się pan nazywa? Jacek Kupczyk, jestem z Wrocławia oczywiście. Komu pan kibicuje? No ja kibicuję, wiadomo, lokalnej drużynie Śląsk Wrocław, ale również też czasami tam Legii, jeżeli gra w pucharach, czy coś takiego. Tak. A proszę powiedzieć, czy zna pan piosenkę kibiców Śląska Wrocław? No tak. WKS. Jak to leci? To znaczy hej Śląsk, hej WKS. Tam no tak ogólnie po prostu zapomniałem. Proszę o pytanie do swojego gracza. Pan Jacek, tak? Tak. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór. Ja spytam tak troszeczkę od drugiej strony o wykształcenie. No, to znaczy tak... Oby ścisłe. Znaczy nie. Właściwie to tak bardziej humanistą jestem, a tak z wykształcenia no trochę elektronikiem, ale tak głównie nauki humanistyczne, ścisłe raczej nie. Czyli będziemy od razu zmieniali. No, mogę panu powiedzieć, bardzo dobry jestem z geografii, z historii. Piłka nożna, oczywiście sport, generalnie rzecz biorąc, tam film, muzyka trochę, także nauki bardziej humanistyczne, ale sport owszem. Geografia, panie Jacku, geografia? No, dość dobrze. No, ale no, Polski, świata? I ta. Historia? No też. Powszechna i Polski? Tak. No to panie Jacku, zaczniemy, prawda? No, spróbujemy, tak jak... Powodzenia życzę. Również dziękuję. Ja także witam w grze. Proszę bardzo. Słynne cytaty. Panie Jacku, pierwsze pytanie? No, myślę, że powinno być łatwe, no, tak jak pan uważa. Tak. To zagramy pierwsze pytanie. Tak? Proszę bardzo.
Z którego filmu polskiego pochodzi cytat? Bordello bum bum. Panie Jacku? To chodzi jak rozpętałem II wojnę światową. Panie Jerzy? Potwierdzę, jak rozpętałem II wojnę światową. Bordello bum bum. Om mamma mia. Franek Dolas, tak? Takie słowa? Proszę bardzo. Słynne cytaty. Geografia Polski. O, panie Jacku. No, myślę, niech będzie. No, drugie pytanie to powinniśmy sobie poradzić. Panie Jerzy, za ile? Wabank gramy, proszę bardzo. Na którym pojezierzu leży jezioro Drawsko? Panie Jacku? To jest pojezierze, już mówię, pomorskie. Panie Jerzy? Pomorskie. Drawsko-Pomorskie, tak jest. Żona chodzi z panem na mecze? Chodziła. Teraz chodzi ze mną mój syn. Proszę bardzo. W jakim wieku jest chłopak? 7 lat. Rodzinna pasja. Tak, bo od dziadziusia mojego. Aha, to już dziadek był kibicem Legii, właśnie. Mój dziadziuś pracował na Legii i od tego się zaczęło. Ach tak, rozumiem teraz. Anatomia człowieka. Panie Jacku, nie. No tak nie za bardzo, no mogą być te podchwytliwe. No niech pan tak swoje dziedziny, co pan po prostu... Nie, to może zmienimy na piłkę? No niech będzie. Światową? No jeżeli pan się dobrze też tym czuje, to... No zmienimy na światową piłkę. Dobrze, niech będzie. Tak? Tak. Bardzo proszę, losujmy. To jest trzecie pytanie? Tak. Trzecie. Tak jest. Za ile pan zagra? Zdecydowanie, wabank. Reprezentantem którego państwa jest Albert Sarkisian? Panie Jacku, Albert Sarkisian. Sarkisian. Włoch? Panie Jerzy? Ja bym powiedział, że Armenii. A czy to jest odpowiedź? Tak. Tak jest, Armenii. Panie Jacku, niestety musimy się z panem rozstać. Dziękujemy panu bardzo, wygrał pan 600 zł. Dziękuję bardzo za pomoc. To jest gra. To jest gra. Proszę bardzo. Ile tutaj leży? Ma 8 tysięcy w tej chwili. Czy gra pan dalej? Tak, tak. I to będzie pytanie? Czwarte teraz. Czwarte. Bardzo proszę. Literatura polska. Minimalną stawkę. Czyli będzie pan grał z tego tematu? Tak. Minimalna to 4200. Szkoda panu zmieniać teraz. Dokładnie. 3, 4. Gramy 8400 z literatury polskiej. 200. Jakie nazwisko nosi rejent w komedii Fredry pod tytułem Zemsta? Banana. Rejent. Absolutnie czarna dziura. Dziura? Absolutnie. Przeczytać odpowiedź? Bardzo proszę. Rejent nazywał się Milczek. A Cześnik Raptusiewicz. Nic. Że rejent Milczek. Panie Jerzy, wygrał pan u nas 3800. Plus rachunki w sumie 4980 zł. Bardzo panu dziękuję. Gratuluję. Dziękuję bardzo.
wybierze teraz kolejnego zawodnika. Zobaczymy, kto to będzie i ile tym razem uda się wygrać. Sylwester Tobiasz. Dobry wieczór, Państwo goście. Proszę bardzo. Dziękuję za rachunki. 1498 zł, 7 groszy. Chętnie zapłacę po programie. Jak Pan odpowie na pytanie, jaką roślinę wkłada elegancki mężczyzna w butonierkę? W butonierce. Jaką roślinę wkłada elegancki mężczyzna w butonierkę? No kwiat. Tak jest, kwiat, oczywiście. Jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Tak jest. No najbardziej się obawiałem tego pierwszego pytania. Był taki wiersz, but w butonierce, tak. To przed wojną. Z kim pan do nas przyjechał? Z kolegą. Witamy pana. Romanem. Dobry wieczór. I skąd panowie do nas przybyli? Z daleka? No, dość odległe. Odległość duża. 640 km Kwizyn, województwo pomorskie. Kawał drogi. No, tak. Kawał drogi. No, dla życiowej szansy. Dziękujemy bardzo. Proszę wybierać gracza telefonicznego. Ma pan już mapę. Tak. A myślę, że pierwszego z brzegu. Biała Podlaska. Proszę bardzo, łączymy się z graczem z Białej Podlaski. Czy mogę zapytać, jaki jest pański zawód? To znaczy, zawód mój jest technik elektryk, ale nie pracuję obecnie w tym zawodzie. Mm-hmm. Prowadzę dystrybucję gazu do samochodu propan-butan. Oprócz tego zajmujemy się urządzeniami do pozyskiwania energii odnawialnej. Co to znaczy? No, energia odnawialna, no, bardzo dużo tej energii odnawialnej można by w tym studiu odzyskać. Ta klimatyzacja, która te ciepło tam wydmuchuje na zewnątrz, to można by przetworzyć na wyższe parametry. Aha. I uzyskać z tego na przykład gorącą wodę i nie trzeba by tam tych bojlerów elektrycznych czy coś takiego. Tylko już by była. Tylko by byłaby z tego. Potrzebne tylko takie urządzenie małe, które się nazywa pompa ciepła, do tego może z kolektorem słonecznym, głównie pochodzi energia odnawialna ze słońca. Ale a propos tej wentylacji, czy technicy studia naszego słyszą, jak można by tu odzyskać tą energię, która tak wychodzi? Jest, tak jest. To można jest, by podgrzewać wodę. Autentycznie widziałem tam, jak przez te powietrze gorące idzie i rozmawiają. Ucieka. To jest po prostu dla środowiska złe, że rozumiem. Tej energii się nie wyłapuje, nie odnawia się jej. I dobrze, że pan o tym publicznie im powiedział. Bardzo dobrze. Tak jest. Czy ma pan takie urządzenia tego tak, typu? Tak. Lub jakie to są urządzenia? To znaczy się, ja głównie się zajmuję kolektorami słonecznymi. To jest też do pozyskiwania ciepłej wody użytkowej ze słońca oraz montaż i dystrybucja pomp cieplnych, to jest do ogrzewania budynku. I to jest praktycznie w przypadku ciepłej wody użytkowej, którą się pozyskuje z kolektorów słonecznych, jest ciepła woda za darmo. Przez okres jakieś 7 do 8 miesięcy można uzyskać ciepłą wodę do zmywania kąpieli całkowicie za darmo. To pewnie taka jest przyszłość. Taka jest przyszłość, musi być taka przyszłość, ponieważ ludzkość musi w tym kierunku, żeby te wszystkie burze, opady deszczowe, to wszystko jest właśnie z zatrucia środowiska, z bardzo dużej emisji ciepła do atmosfery. Rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Czy mamy już połączenie z graczem telefonicznym? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Jak się pan nazywa? Szulcha Zbigniew. Proszę o pytanie do pana Zbigniewa. Dobry wieczór, panie Zbigniewie. Witam pana. Może pan mi powie też, jaki ma pan zawód? No, wykształcenie ogólne. Szedłem. Ogólne. W jakich tematach jest pan mocny? No, nauka, technika, historia, motoryzacja, geografia. Czy ma pan takie pytanie, z którym, znaczy taką dziedzinę, z której moglibyśmy powojować na przykład do 100 tysięcy złotych co najmniej? No, pewnie tak. I co to jest? To,
Motoryzacja. Motoryzacja, dobrze. Ja mam jeszcze do pana taką prośbę. Jak będzie pan odpowiadał, tak, a jest pan na 100% pewien, to proszę powiedzieć, że to jest na 100% czy tam na 200%. 100%. Tak, a jak na 10%, to też proszę zaznaczyć. I też prosimy, żeby pan wtedy mrugnął prawym okiem. Dobrze. Dziękuję bardzo. Tak. Proszę, zaczynamy. I tupnął. To bardzo ciekawe, co pan nam opowiadał. Tak jest. O tych urządzeniach. Historia powszechna. Panie Zbigniewie, jak? Do przodu. Do przodu? No. Liczę na pana. Można liczyć? Podejrzewam, że tak. No, to ja też tak podejrzewam. To proszę. Proszę bardzo. W którym wieku żył kanclerz Niemiec Otto Bismarck? Panie Zbigniewie? W którym wieku? 19. Mruga pan okiem? Tak. Tupie pan? Nie. Potwierdzam, 19 wiek. Tak jest, 19. Można rozpiąć? Bardzo, tak, oczywiście, że tak. Proszę bardzo, proszę bardzo. Olimpiady Mistrzostwa Gwiazdy Sportu. Oj nie. Oj nie. Też nie. Też nie. Też nie. Też chyba nie ma co. Też nie. A tak na pół gwizdka, z jakiego pan tematu jest? Bo to drugie pytanie jest, nie? Motoryzacja. Motoryzacja zostawiliśmy sobie... za 100 tysięcy motoryzacja. Mieliśmy zostawić za 100 tysięcy co najmniej. No. No to polityka. Polityka, dobrze. A pan? Też, proszę. Polityka, dzieje najnowsze? Tak. Bardzo proszę, losujmy. Na pół gwizdka, czyli tak... Pana Zbigniewa pół i moje pół, to razem cały gwizdek. Proszę bardzo, czyli ba-bank, tak? Tak jest. Gramy ba-bank. Jak brzmi nazwisko osobistego kierowcy i przyjaciela Lecha Wałęsy, dygnitarza III Rzeczypospolitej? Panie Zbigniewie? Kto to był? Wachowski. Andrzej Wachowski. Ale to potrzebne nazwisko? Tak jest, nazwisko wystarczyłoby. Tak. Panie Sylwestrze? Mieczysław Wachowski. Tak jest, panowie. No i świetnie, bardzo proszę. Próbujemy dalej. Tak, tak jest. No, tych 100 tysięcy jeszcze tak daleko. A, już pan ma 4 tysiące, także idziemy w dobrą stronę. Geografia świata. Panie Zbigniewie? No, mrugnę lewym. To znaczy no. Się lewym, a pan z kolei? A ja żadnym. Żadnym, tak? Niekompletnie. Geografia świata. Geografia świata. Tak. No, to jest które pytanie? Trzecie. Trzecie. Panie Zbigniewie, jak pan się czuje? No, dobrze. Dzisiaj dobrze. Dobrze. Na ile procent? 50. 50 za mało. Bo trzecie to nie jest tak daleko znowu. Myśli pan? Może 51. No. 51. No niech pan się dokładnie zastanowi. To już daje przewagę w głosowaniu. To było dokładnie. No dobrze. Jedziemy na te 51%. Proszę bardzo, za ile? No wszystko. Na wszystko, proszę. Tak, gramy 8 tysięcy z geograficznie. Już mamy. A tak, faktycznie. W stolicy którego państwa znajduje się wielki port lotniczy Orly? Pani Zbigniewie? No, chodzi tu o Paryż. Oczywiście. Paryż. Paryż, tak jest. W gwiazdkowym numerze Naj. Prezent od Naj i Winiary. Płyta, której nie kupisz w żadnym sklepie. Ich troje z Magdą Fam. Oraz Święta z gwiazdami. Stroje Beaty Kozidrak, dekoracje Małgosi Majer i potrawy Roberta Makłowicza. Naj z płytą już w kioskach. Trzymajcie się cieplutko, papa. Moja córka Marysia. Towarzyska. Otwarta. Ostatnio nawet dostała pracę. Bank. Jestem najszczęśliwszym tatą na świecie. Oto Lays Max. Piekielnie ostre i niebiańsko-śmietankowe. Bo każdy człowiek ma dwa oblicza.
ABC English, angielski od podstaw. Sprawdzona metoda ABC pozwoli Ci szybko opanować setki nowych słów, a kolejne numery z kasetami pomogą poznać właściwy akcent i wymowę. ABC English, angielski od podstaw. Co dwa tygodnie w każdym kiosku. Drugi numer z segregatorem. W sprzedaży również wersja multimedialna na CD-romie. Wielki konkurs TPS-a. Dziękujemy za korzystanie z połączeń międzymiastowych i zapraszamy do konkursu. 1033 osoby wygrywają miesiąc rozmów za darmo. A jedna samochód. Wymyśl zabawny temat rozmowy z drugim końcem Polski i korzystaj z 1033 lub łatwej międzymiastowej TPS-a. Darmowe rozmowy czekają. Są chwile, kiedy nie mogę się oprzeć. Nowe delicje, impresje. Kurzący smak toffee, delikatny biszkopt, rozpływająca się w ustach pianka i wyśmienita czekolada. Delicje. Impresje. Delicje, impresje to obietnica prawdziwej rozkoszy dla podniebienia. Delicje, impresje, tak smakuje rozkosz. Jakie jest życie? Jakie jesteśmy? Przeczytajcie same w podwójnym numerze tygodnika Takie jest życie. Twoja magiczna gra. Do wygrania 20 tysięcy złotych i 111 nagród. Twoja szczęśliwa wróżba. Wróżka Amanda przepowie Ci przyszłość. A także prawdziwe historie. Opiekują się nami anioły. W kioskach znajdziesz naszą książeczkę Historie tajemnicze, a w niej prezent. Cudowny krzyż Nilu i wiele niesamowitych opowieści. Takie jest życie i historie tajemnicze już w kioskach. Takie jest życie. Nasze życie. Z jednej tkaniny wszyscy jesteśmy, co się wyciera, strzępi przez lata. Lecz jeśli chcemy te wszystkie dziury miłością da się załatać. Na serial Rodzina Zastępcza zaprasza Totalizator Sportowy. 45 lat tradycji. Nazywam się Percy Talbot. Wystarczy Percy. Po wyjściu z więzienia próbuję zacząć wszystko od nowa. Łatwo się tu zgubić, ale nie ma aż tylu ludzi, żeby się czuć zagubionym. Czy można znaleźć azyl w przydrożnym barze i odrobinę magii w małym miasteczku w stanie Maine? To nie jest łatwe. W cieniu przeszłości. W niedzielę o 22:00. Co się dzieje? Ewa zdobyła dowód. Ty byłeś tylko małym stopniem na drodze do mojego szczęścia. Karol dostał fioła na punkcie wnuka. A ileż to roboty? Przecież Adam nawet rozmawiać ze mną nie chce. No to musisz znaleźć innego kandydata. Na szczęście Pan Bóg urody ci nie poskąpił. Adam i Ewa. We wtorek, środę i czwartek o 20:05. Proszę bardzo. W tej chwili ma Pan 8 tysięcy, Pan Zbigniew 1200. Tak jest. Panie Zbigniewie, tak? Żałuję, że na tak niskim poziomie mógłby pan tu zawalczyć o 100 tysięcy. Motoryzacja. Znaczy się. jesteśmy wysoko. Ale to dobrze, bo oczywiście zachowują panowie na przykład zmianę na motoryzacji. Niech pan powie, czy to się wiąże z pana zawodem? Nie. Zainteresowania? Tak. Lubię ładne samochody. I co jeszcze? Ładne kobiety. Gramy? Nie zawsze to idzie w parze, tak. Gramy. Proszę, wabank! Ojej. Pan Sylwester powiedział przed chwilą, że nie zawsze to idzie w parze. Tak. Jakoś takim dziwnym trafem zauważyłem, że jednak ładne samochody, nie wiem dlaczego, idą w parze z ładnymi kobietami. Tak, ale pod warunkiem, że jeszcze jest taka kubka jak ta. Wtedy się wszystko zgadza, tak? Ten czas, te trzy elementy się zgadzają. Tak, ten świat jest dziwnie skonstruowany. Tak, jakoś. Ostatnio taki film oglądałem, że właśnie, jak się okazało, że partner nie miał pieniędzy, on mówi, powiedział, że straciłeś na atrakcyjności niestety. Nagle stracił. Nagle straciłeś na atrakcyjności. Bo jest bez pieniędzy. Tak.
Panie Zbigniewie, tak, no zaraz przeczytam pytanie. Pan jest specem od tej dziedziny dla nas. Jeżeli pan będzie wiedział na 100%, że pańska jest odpowiedź dobra, proszę, żeby pan mrugnął lewym okiem. Okej. Okay. Jesteśmy umówieni. Tak. Jaką nazwę nosił najmniejszy polski motorower na 9-calowych kołach? Panie Zbigniewie. To była osa. Osa. Nie wiem, czy pan druga, czy nie? Tak, lewym. Co na to pan Sylwester? Osa to był skuter, o ile ja dobrze pamiętam. Nieprawda? Skuter to był osa. Panie Zbigniew, na ile procent jest pan pewien? Nie wiem, lewe oko. A co ta osa u pana, co to oznacza? Motorower. Taki był? Taka była produkcja motorower? No ja tego nie pamiętam. Czy to skuter raczej był? No na jedno wychodzi. Na ilu calowych kołach? 9-calowych. 9-calowy. Cal ma średnio 2. Błąd, już wiem. 2. Ale nie powiem panu. No już teraz to wiem, tak. Że pan nie może powiedzieć, kurczę. Już wiem. Te oko panu zaklejstruje. Czyli tak, no mniej więcej niecałe ile? 20 centymetrów? 2,5 centymetra ma cal, 9, tak? Tak, 9 calowy. To jest 23,5 centymetra, jeśli ja dobrze liczę. Co to mogło być, prawda? Takie maluteńkie. To był produkowany seryjnie, czy jakiś egzemplarz jednostkowo wyprodukowany? Nie, seryjnie. Bardzo to cudo było znane. Ktoś wie z państwa? Ja do pani pójdę, bo to przeciekawi. Proszę mi tak cichutko powiedzieć do mikrofonu, tak? Nie? I teraz tam ktoś z przodu. Kto podnosił rękę z przodu? Pan? I również poproszę, aby bardzo cicho mi pan powiedział do mikrofonów. Brawa dla pana. Gratuluję. Najmniejszy polski motorower. To jest 23-25 centymetrów średnica. Tak gdzieś. Maleństwo. No maleństwo, nie zdecydowane. I to było seryjnie produkowane? Tak. O, sam ten, co pan powiedział, no to jakby to był skuter wyraźnie. To był wyraźnie skuter, nie? To nie był motorower, tylko to był skuter. Bo motorower to nie jest motor i rower. Tylko to jest właściwie motocykl do 50 cm sześciennych silnika. Chociaż on miał taki pedał jak w rowerze, to prawda. Przypominam sobie, coś takiego były pedały i można było popedałować go, żeby powiedzmy ruszyć z miejsca, nie? Znaczy nawet na tak zwane... Tylko na pych. Ja akurat nie wiem, czy to urządzenie miało pedały. Trudno, nie będę przedłużał, nie? Nie, pan wcale nie przedłuża. Czy to chodzi o taką, powiedzmy, nazwę szczegółową, czy ogólną, gdybym, powiedzmy, tak jak, powiedzmy, głośno myślę, nie? Proszę bardzo. Jak skuter na przykład, czy to chodzi o taką, czy ogólną, czy szczegółową? Jak on miał, powiedzmy, tak jak my mamy swoje imiona, tak on miał swoje imię? Akurat w tym wypadku to, nie wiem, czy pana odpowiedź na to pytanie nie zmyli z kolei. No? Tak. Była to akurat nazwa własna tego urządzenia. Chociaż... Panie Krzysztofie... Tak? Niech pan powtórzy pytanie. Proszę bardzo, powtórzę. Jaką nazwę nosił najmniejszy polski motorower na 9-calowych kołach? Może to coś pan powie. Nie będę przedłużał. Motorynka. Tak jest! Brawo. Cieszę się bardzo. Ktoś do picia mógłby na tą chwilę. Tak jest. Poprosimy o wodę dla pana.
Ale nas pan zdenerwował. W ostatniej chwili sobie przypomniałem, że motorynka, że była. W myśleniu ani pan przez chwilę nawet nie powiedział tego słowa. A jak pan zapytał o nazwę własną, to ja pomyślałem, że pana zmylę tym słowem, bo pan pomyśli, że właśnie to jest, nie wiem, nazwa typu na przykład komar, osa, czy brzcząszcz, czy tak dalej. To jest pana, proszę bardzo. To jest pana, 16 tysięcy. Panie Zbigniewie, wydaje mi się, że to pan bardzo pomógł panu Sylwestrowi. No niestety, ale sobie nie pomogłem. Ale bardzo jesteśmy panu wdzięczni. Dziękujemy panu bardzo za grę. Wygrał pan u nas 1200 zł. Dziękuję panu, dobranoc. Dobranoc panu. Ale jak pan wpadł na motorynkę w końcu? Bo pana myślenie przez chwilę panie wygrał. Nie, no właśnie, kiedy przestałem myśleć o tym komarze, tym felernym. Tak, felernym i komarze. Była taka motorynka. To było marzenie dzieciaków wszystkich, mieć takie córki. Ile my tu mamy? 16. No dobrze, gramy. Proszę dalej. Bardzo. Ale co ciekawe, publiczność, to jeden pan wiedział z przodu, a i pan wiedział, tak? Teraz wszyscy wiedzieli. Wszyscy wiedzieli, tylko oni podnieśli rąk. Panie Sylwestrze. Tak. Bardzo żałuję, że nie mamy pana Zbigniewa. Znowu motoryzacja. Motoryzacja. Zmieniamy. Już drugi motorynki nie chcę. Ale już nic nie będzie motorynki, na pewno. 100% nie będzie motorynka, pytania. Wolę pociągiem jechać do domu niż tą motorynką. Tą motorynką to 1 milion tam do 30 chyba jechała. Tak, to było. No tak. Oj. Ja podniosę. Zmieniamy na... Chce pan zmienić, tak? Tak, zmieniamy proszę na bardzo. Polską muzykę rozrywkową. Bardzo proszę, losujmy. Numer 16. Niesamowite, że pan tak strzeli tą motorynkę. A wcześniej pan przez chwilę nawet o niej nie pomyślał. Polska. Za ile pan zagra? To jest pytanie, na jakim poziomie? Na czwartym czy piątym? Już panu mówię, piąte pytanie będzie. Piąte, tak jest, 8200 jest... najmniej. 8200, tu było 8 chyba bodajże, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Mamy już po 8. 8, to tu powinno być. Aha. 9. 9, tak? Tak jest. Bardzo proszę. Najgorzej jakaś będzie rąbanina ta muzyka. To jest przerąbane. Pamięta pan taki wielki przebój? Tak. Jolka, pamiętasz? No pamiętam. Jak to leciało? Jolka pamiętała, ja też pamiętam. Jak to pamiętam? Jak to leciało? Jolka, pamiętasz. Kto to śpiewał? Jaki wokalista nagrał ten przebój z Budką Suflera? Nie wiem, to Budka Suflera na 100%. Tak. Felicjan chyba miał na imię. A tylko czy Andrzejewski czy Andrzejczak? Kto jest? Kiedyś ta pani Torbicka powiedziała, że to była największa przytulanka studentów. Dla pana również? No ja już byłem w takim wieku ustatkowany. Rozumiem, tak jak ten przebieg, rozumiem. Felicjan Andrzejczak. Tak jest! Ile to mamy tam na koncie? Bardzo dużo. Nie, gdzie tam. Szkoda, że nie ma pana Zbigniewa, bo mielibyśmy do 100 mieliśmy jechać, a tutaj tylko 20 parę, jeśli ja dobrze liczę. No, świateczka. 25, tak? Tak jest. I szósty poziom. Szósty poziom. Ćwierć stówy. Najmniejsza obstawienie. Najmniejsza pana stawka to 9200. Jeżeli by się nie udało, to będzie gwarantowane 15800 plus rachunki. Jeżeli się uda, będzie 34200 plus rachunki. Ja myślę, że miło się z panem grało. Podziękuję. Bardzo proszę. Ja poproszę o walizeczkę naszą. Panie Sylwestrze, czy ma pan już jakieś przeznaczenie dla tej wygranej? No, dokończenie tej inwestycji ekologicznej w postaci kolektora słonecznego. A jeżeli pan ma domek jednorodzinny, nie wiem, czy pan nie, ma. Nie, skąd? Szkoda. W bloku mieszka. Naprawdę by pan miał energię za darmo. To jest przyszłość. Niech pan dalej nad tym pracuje. Ja panu serdecznie gratuluję. 25 tysięcy plus rachunki w sumie
26 498 zł 7 groszy. Cieszę się bardzo. Ja proszę bardzo. Dziękuję panu. Państwa również zapraszamy do spróbowania swoich sił w życiowej szansie 0700 869 50. Do zobaczenia. Proszę Państwa, atrakcja Fundacji Polsat Podaruj Dzieciom Słońce. Aby się do niej przyłączyć, wystarczy kupować towary z miejsc oznaczonych słoneczkiem. Przyłączcie się do nas. Czy to stary film? Nie, no przecież gra w nim Steve Martin. Czy to film o miłości? O tak. A może to czarny kryminał? Najczarniejszy z czarnych. Przede wszystkim to doskonała komedia. Rachel Ward i Steve Martin oraz gwiazdy dawnego kina w filmie, który trzeba zobaczyć. Umarli nie potrzebują pledu. W środę o 21:00. Pamiętajcie, że w Wigilię prezenty nie tylko są pod choinką. Będą także w Polsacie. Wigilię nawet bezwzględny biznesmen zmieni się nie do poznania i znajdzie miłość pod choinką. Najzabawniejsze zwierzęta być może przemówią ludzkim głosem. A Fred Flintstone otrzyma niespodziewany awans. Porucznik brygady specjalnej Leslie Nielsen z wrodzonym sobie wdziękiem będzie ochraniał królową Elżbietę. A późnym wieczorem przeżyjemy jeszcze raz cudowną historię, która wydarzyła się 2001 lat temu w Betlejem. Święta to czas, gdy chcemy dawać najbliższym to, co najlepsze. Dlatego dajemy Ci wyjątkową jakość kawy Chibo, której smakiem i aromatem możesz cieszyć się teraz jeszcze bardziej. Chibo. Wszystkiego tego, co najlepsze. W gruncie rzeczy uważam, że jesteś fajny. 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 Że jesteś fajny, fajny. Odsłuchujesz fajny. Ile chcesz. W popie pocztę głosową masz za darmo. Na święta i na co dzień. Od teraz każdy może nagrać Ci dobrą wiadomość. Wiadomość została skasowana. Boże Narodzenie to rodzinna atmosfera i tradycyjne potrawy. Majonez dekoracyjny Winiary to kremowa konsystencja i wyborny smak. Smak godny naszej tradycji. Winiary życzą wesołych świąt. Święta. Kartki świąteczne to dużo radości. Dużo. 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 Jak zwykle lecę daleko. My do Trójmiasta. Ja z życzeniami do Paryża. A pani? O, pardon. Trochę szacunku dla majestatu. Wyślij życzenia pocztą.